Tak naprawdę można powiedzieć o tym, że Górnik w tym spotkaniu z grupą AZT-u Unią Tarnów stracił punkty w ostatnich chwilach. Pytanie tylko, czy stracił tylko i wyłącznie z własnej winy. W pierwszej linii z pewnością z własnej winy prowadziliśmy. Ten mecz powinniśmy do końca doprowadzić, ale z pewnością to nie ma sensu, jeżeli sędziowie, chyba niekompetentni, tak jak to widzę, ale sobie zobaczę w powtórkach, ale oczywiście stolik jest kompletnie nieadekwatny do tego, co się dzieje na boisku, podejmować różne decyzje, które się nie trzymią niczego. Jest to, po mojemu jest to absolutna masakra. To są rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Nie wiem, czy ci ludzie są za starzy, czy ci ludzie są zmęczeni, jak przyjeżdżają na jakieś mecze, ale to, co się wydarzyło na końcu, to nie ma z piłką ręczną, z tym, co my tak naprawdę robimy, nie ma nic wspólnego. Delegat po długich dyskusjach i po długich zastanowieniach uznał, że to Unia Tarnów zdobyła w zasłużony sposób i zgodne z przepisami tą 26. bramkę. A pana opinia? Ciężko mi powiedzieć teraz tak do końca. Ja tylko widzę, co hala robiła, co ludzie, którzy znają się na piłce ręcznej, że delegat się długo zastanawiał. Myślę, że to z wieku też ma coś wspólnego, że po prostu potrzebował czas, żeby się zastanowić, no bo nie do końca chyba był szefem tej całej sytuacji, która się wydarzyła i każdy w jakimś stresie robi błędy i chyba to jest to. Tylko do czego zmierzam jest... Myśmy oczywiście mecz przegrali na swoje życzenie, prowadząc 4 chyba, czy jakoś tak było. Powinniśmy ten mecz dowieść do końca, ale na końcu jak delegat i stolik decydują o tym, to ja się chyba wycofam z piłki ręcznej, bo to nie ma sensu jakiegokolwiek. Ja nie potrzebuję następnych szefów, którzy mi zdecydują o czymś, jak ten mecz ma wyglądać. Dlatego się będę ciężko nad tym zastanawiał. Już od dłuższego czasu widzę, że poziom sędziowania, nie wszystkich sędziów oczywiście, bo jest paru naprawdę fajnych. Nie wiem, czy oni karierę zrobią w przyszłości, czy nie, no bo to jest jednak polityka związku. To całe, co się dzieje, widzę od innych prezesów klubów, którzy mówią o tym, o tych samych problemach, które są. To nie jest adekwatne do tego, jak my się staramy, żeby reprezentantów produkować, a to, co się później tutaj dzieje lub gdzieś indziej, jest nieadekwatne. Nie? Tak nie powinno być. Można powiedzieć wprost, że w tym meczu na wynik miało wpływ sędziowanie? Ja tego bym nie chciał teraz jednoznacznie powiedzieć, ale sama postawa ławki, to znaczy ławki mówię, stolika i to, co z ludźmi, którzy grali lata w piłkę ręczną, którzy się przyglądali temu całemu, rozumiem, że są emocje, nie? Ale widzę, że tak to dalej być nie może. Ja sądzę, że jest naprawdę gigantyczny problem. Rozumiem, że związek przysyła takich, jakich ma i to są ludzie zasłużeni najprawdopodobniej, którzy kupę lat robili, tylko to nie wniesie nic do piłki ręcznej. To całe nie ma tak naprawdę ze rozwojem piłki ręcznej absolutnie nic wspólnego. Widzę, jak też liga zawodowa, która przesuwa jednego czy drugiego współpracownika do związku, że to się robi to samo tak naprawdę. Jest pytanie, czy chcę w tym uczestniczyć. Nad tym będę się zastanawiał w tym tygodniu i myślę, że na pewno do świąt zdecyduję o tym, jaka moja przyszłość jako właściciela klubu jest, który nie jest związany z żadnymi spółkami miejskimi, który nie jest związany z żadnymi spółkami jakimikolwiek, tylko próbujemy robić swoje, próbujemy sport robić i zupełnie inaczej widzieć pewne rzeczy. Zastanowię się nad tym, czy to naprawdę ma sens dalej w tym uczestniczyć. Przestaj mi to robić przyjemność. To nie jest gorycz, że przegrałem dzisiaj. Przegrałem w życiu już wiele razy, ale nie w taki sposób, jak to się tutaj dzisiaj chyba działo. Być może ktoś zweryfikuje to i powie, że nie mam racji. Tak też może być, bo nie wszystko, co mówię, mówi o tym, że tak to powinno być. Są oczywiście subiektywne wypowiedzi, ale jak widzę zachowanie sędziów, jak widzę przygotowanie ich fizyczne do jakiegoś meczu, jak widzę to, co się dzieje na stoliku, to odbiega kompletnie od tego, żeby zdobywać medale
Mistrzostwach Świata albo Europy. Nie? To są jakieś abstrakcje. Nie? To nie wiem, czy to wszyscy dokładnie tak samo widzą, ale to widać, że to jest taka rozbieżność tego całego, że to nie zmierza w żadnym kierunku. Sportowo nad Górnikiem są już czarne chmury. Pytanie teraz, czy organizacyjnie też w takim wypadku? Ja bym się nie martwił teraz prawie o to organizacyjnie. Pewnie, że są chmury. Myśmy przebudowali zespół. Jest wiele młodych osób. Jak patrzyliśmy w pewnym momencie, to był chłopak na skrzydle, Molski 18-19, był Krawczyk na środku, był dopiero Damian na lewej połówce, na prawym był Pająk. Na skrzydle był jeszcze też młody chłopak, który chyba ma 16, 17, 18, jakoś tak. Także my jesteśmy w trakcie przebudowy czegoś, ale to nie znaczy, że mamy złą jakość. My walczymy ze swoimi problemami. Trenujemy, robimy więcej jednostek treningowych, próbujemy z tym dojść. Tylko to na końcu nie może być tak, że osoby niekompetentne, moim zdaniem. Ja wiem, że dostanę za to znowu karę, bo to jest oczywiście jedna broń, którą Liga Zawodowa zawsze ma. Pokarać i pokarać i pokarać. Nie? Najlepiej pieniężnie, no bo to będzie boleć. Mnie takie rzeczy nie bolą. Nie? Ja się nie przejmuję takimi rzeczami. Ja mogę w każdym momencie odejść, bo ja z tego nie żyję, wręcz przeciwnie. Nie? Dlatego będę się mocno zastanawiał do świąt, w którym kierunku polska piłka ręczna idzie, czy mam w ogóle miejsce w tym, czy chcemy dalej tak prowadzić to całe, jak to prowadzimy od 10 lat chyba, po tych największych wynikach. Czy w tym kierunku chcę dalej zmierzać, czy nie? I na to pytanie odpowiem z pewnością po świętach. A teraz, co pierwsze powinno się w tych polskich rozgrywkach zmienić? Nie mam pojęcia. To nie jest moja rola. Moja rola jest prowadzić klub, finansować go. Moja rola jest, żebyśmy jakieś kierunki mieli, tworzyli nowych zawodników do reprezentacji i to robimy. My mamy Molskiego, my mamy Damiana, my mamy jeszcze może jednego czy drugiego, Skrzyniarz oczywiście, super bramkarz, jeszcze paru jest. To jest nasza robota. Co się musi zmienić? To są ludzie, którzy A, w lidze zawodowej zarządzają, B, związek. Nie mam pojęcia, w którym kierunku to zmierza. Ja nie widzę kierunku.